Kuba. Poeta, tak mu się przynajmniej wydaje, że jest poetą cudownym. Będzie zdawać na polonistykę, dostanie się na tę polonistykę, skończy, potem będzie pracować w szkole, w liceum, ale cały czas będzie marzyć o tym, żeby wydawać wiersze. Zresztą uda mu się wydać pierwszy tomik. No poza tym człowiek, który czerpie pełnymi garściami życie, trenuje boks. Chyba nie idzie mu jakoś cudownie, bo nie lubi jeździć na jakieś specjalne zawody. Nie, nie, nie. Boksuje, jest mu to potrzebne do tego, żeby wyładować emocje, a czasami, żeby podjąć decyzję. No i jest zakochany. Jest zakochany w Poli. Tak, jest zakochany w Poli. Tak. Ale czy zakochanie to jest wystarczający powód, żeby porzucić swoje marzenia, porzucić poczucie odpowiedzialności za matkę? O Boże, on jest zakochany, naprawdę. Ludzie musieli podejmować decyzję, że sprawy, które są dla nich ważne albo być może najważniejsze, muszą nagle odejść na drugi plan. Miłość, która jest całym światem, musi zostać właśnie odsunięta. Dla miłości matki, dla poczucia odpowiedzialności. No, tak. Ale czy odsunięta na zawsze? A to się okaże, ponieważ lata mijają i właściwie można próbować wrócić do tej miłości pierwszej. Ja wiadomo, jak to pierwsza miłość jest. Pierwsza miłość to jest ta prawdziwa. Czy to jest łatwo wrócić do niej? Na spektaklu dowiemy się tego, że nie, bo ludzie się, a zresztą te słowa padają w spektaklu, ludzie się zmieniają. W pewnym sensie się nie zmieniają, ale nie jest już tak łatwo po latach wrócić do tego, co było kiedyś. Musi się bardzo dużo wydarzyć. Musi się wydarzyć wiele spraw, które spowodują, że ludzie przestaną się bać powrotu, właśnie do zmierzenia się z przeszłością.